Już. Drodzy Państwo, szanowni Państwo, pragnę Państwa poinformować, że zespół Bayer... Ale ja to szybko mówię, nie? Jeszcze raz. Pragnę Państwa poinformować, że zespół Bayerful niestety już nie gra na weselach. No nie o, nie o, nie o, 40 lat gra, ale wystarczy. I sobie tam młodsi teraz poćwiczą takie... Ale drodzy Państwo, w tamtym tygodniu zadzwonił do mnie taki kolega Jacek, mówi: Sławek, moje małżeństwo leży w gruzach. Żona nie bierze, nie sprząta niego, to ja o tych sprawach damsko-męskich mogę w ogóle pomarzyć. Bo Jacuś, ja ci nie pomogę. 10 lat temu na weselu zagrałem, moja rola się skończyła. Ale koledzy, do rodziny muszę taką kobietę to najlepiej zabić. A najlepszą formą takiego mordu to jest ją zakochać na śmierć. On sobie wziął to głęboko do serca, wrócił z roboty do domu i zaczął tę kobicinę mordować. No mordował ją dziś do 5 nad ranem. Wstaje z łóżka, patrzy, kobieta się nie rusza, mówi: dobrze jest, wrócę, powtórzę i babsko nie będzie żyło. Wraca do domu i chałupy nie poznaje. Wysprzątane, wychuchane, obiad z ugdań, zimny piw w lodówce, raj na ziemi. On się pyta: kochanie, ale co się stało? Mówi: no 10 lat koszmaru i nagle taka zmiana. A ona krótko: ty po ludzku, to i ja po ludzku. Szanowni Państwo, zaśpiewamy teraz dla Was taką starą chińską weselną piosenkę. Na niej siedzi łodzie tauni, sińczu kajszy fałcinieni. Dzińce do fameli sześciu, że ty się żałżan oczał mi. Co szan cięcia się zasini, śniwam de tauni, de sińci. Śmej odaj się, nikłej boli, szan łodzy cięcia chodzi. Łodzi najli, nicaj nali, nikę czytał, łokę siagni. Łodzi się czytał, ja muszę być naprawdę bardzo, 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 bardzo tak czujny. Szanowni Państwo, jeszcze, naprawdę, to musi być z pogranicza, no wiem, 15 nasz koncert wymagamy. Drodzy Państwo, już? Dobra. Szanowni Państwo, co ja chciałbym... Aha! Przez te 40 lat, jak mówię, naśpiewałem się takich... Jest za cicho. Tych piosenek na temat teściowych, że sobie nie wyobrażacie, jak dużo i co, i co, o! Tak, żeby było, drogi Panie, bardzo by było, byłbym naprawdę bardzo wdzięczny. I co? I okazało się, że te wszystkie piosenki o teściowych to jedno wielkie kłamstwo. Kłamstwo, żadna piosenka nie jest prawdziwa o teściowej. Nawet jest taka piosenka: szła teściowa przez nas, pogryzły ją. Nieprawda. Może je pogryzły, ale na pewno
przeżyły, bo tam później mówią, że tam ona tamtego, że drzwi je wyzdychały, a tej nic podobnego. Nic podobnego. Teraz, drodzy Państwo, zaśpiewamy piosenkę prawdziwą o teściu. Przepraszam najmocniej! Jeszcze raz podnosimy prawą rękę do góry. Lewa ręka w górze. I próba generalna oklasku. Bardzo prosimy. Ja Państwu zawsze, jaki ja jestem, nie. Naprawdę, naprawdę. Drodzy Państwo, jak tak się patrzy z góry, to widać, że niektórzy mężczyźni naprawdę już mają ochotę potańczyć, ale coś ich tam jeszcze wewnętrznie powstrzymuje. Drodzy Państwo, organizatorzy naprawdę pomyśleli o wszystkim. Rada Gminy podjęła taką decyzję, że tam, drodzy Panowie, pod tymi czerwonymi parasolami, dla Panów w kufelkach półlitrowych podawana jest odwaga. Dwa kufelki.
walki, odwagi, gwarantowane, że facet już będzie myślał o tańcu. To samo dotyczy pań, które by chciały z nami pośpiewać, ale tak wstyd, bo tak. Matka, sąsiadka, koleżanka, teściowa, tam gdzie odwaga dla panów, dla pań w kufelku 0,33 sokiem podawany jest talent. Dwa kufelki talentu i śpiewacie jak skowroneczki. O, tam, na trzeźwo to każdy głupi potrafi prowadzić. To... Przed państwem gwiazda chińskiego YouTube'a, Roman. Szczęśliwe się. A dlaczego? Przecież w zasadzie powinniście być, drogie panie, smutne i rozżalone. Bo dowiedziałem się, jak żeśmy tylko przyjechali, tutaj przyszedł przedstawiciel wójtowej i całej Rady Gminy i powiedział mi, jak to, ten rady, co przychodził, mówi, że w dniu dzisiejszym Rada Gminy podjęła uchwałę nakładającą obowiązek na wszystkie panie, byście zadbały o mężczyzn, by w dniu dzisiejszym się nie odwodnili. Jedna z mądrzejszych decyzji Rady. Naprawdę moja. No, ale powinien
widzicie Państwo, tak. Odwodniony mężczyzna za żadne skarby nie będzie tańczył. O śpiewaniu nie ma mowy, a o powrocie do domu możecie po prostu pomarzyć, ale jak jakimś cudem uda go się do chałupy, do holowania, to cud musi być zabrany. To wchodzi Bidulek do pokoiku, główka 3 cm nad poduszką, chrapie jak Spok Wawelski, mamu się ta trąba nie urwie. Dlatego też, drogie panie, nauczymy was teraz takiej kołysanki, że jak mu zaśpiewacie nad uchem, śpi jak aniołek. Prosiłbym, żeby panowie się uczyli, bo jak się kobieta odwodni, będzie jak zaraz. Klaszczemy dłonie wszyscy razem. Uwaga, wszyscy razem. Klaszczemy głośno i wyraźnie. Osoby siedzące tak samo klaszczą. Wysoko dłonie w górze, wysoko. O, równiutko, wyraźnie i do niej zacznę, bo się zamknę. Krzyczcie. O, bardzo ładnie. Do sepu na dole przywieźli diabole. Do sepu na dole przywieźli diabole. Nie wyjdę, nie wyjdę, nie wyjdę, nie wyjdę, nie wyjdę, nie wyjdę, a się upstrygnolę. Teraz zaśpiewać, uwaga. Nie wyjdę, nie wyjdę. Let's go.